Ten moment poważny to, proszę Państwa, moment, z którym stykam się bardzo często w rozmowach z, z nauczycielami, nie tylko, z edukatorami również. Nie będę o tym mówił, bo się ośmieszę. Nie będę tego poruszał w ogóle, bo się na tym nie znam. Ja, a jak pomylę jakąś nazwę po angielsku i powiem ją inaczej, a oni przecież lepiej znają angielski, no bo siedzą w internecie, tam głównie po angielsku grają w gry, a to źle przeczytam, że się ośmieszę. No cóż, proszę Państwa, trzeba zrobić coś, żeby się nie ośmieszyć, ponieważ raz Pan Minister bardzo prosi, żebyśmy się tym zajęli, a dwa, ja też bardzo proszę, żebyście Państwo się tym zajęli, ponieważ gdy pracuję z tymi tematami i jako wychowawca na języku polskim również, dostrzegam przede wszystkim... Yy, Postęp w skupieniu ucznia. Więc od czego zacząć? Jeżeli ja mam być człowiekiem, który się denerwuje, a prezentacji nie mam linku, ale mogę wysłać, ale linki do tego, co tu będzie, to Państwo też będą mieli na qr -ze. Więc proszę się nie niepokoić, że ojej, a ja nie wiem, jaki to film, nie ma tam tytułu na zdjęciu i w ogóle. Poradziłam sobie z tym również i, i Państwu też to pomoże. Tak się staram, żeby nie zasłaniać wszystkiego, jeżeli ktoś ma potrzebę również robienia zdjęć. Ja się też ładnie ubrałam. Więc można. Tak fensy jestem dzisiaj. E, więc tak, od czego zacząć? E, m, prosta metoda związana z głuchym telefonem jest Państwu znana. I Zróbmy taki jeden głuchy telefon e, dotyczący e, jakiejś bzdury informacyjnej. Proszę sobie przygotować jakieś jedno strasznie nudne znanie z Wikipedii, no i zrealizować ten głuchy telefon. On się oczywiście wypaczy. I to już przy drugiej, trzeciej osobie. To tak mówię od razu, spalając Państwu za niespodziankę. A drugą turę tego głuchego telefonu proszę zrobić o sensacyjnej informacji, związanej na przykład z jakimś celebrytą, na przykład, nie wiem, Beyoncé zrobiła sobie szczepy w pośladki. Nic się nie wypaczy. Dlaczego? Bo zaangażowanie emocjonalne przy rozprzestrzenianiu się fake newsa jest koderem i nośnością tej treści. Tak naprawdę to jest największy oręż fake newsa, że on aktywuje emocje i my może dzięki emocjom się lepiej uczymy. Ja też to wykorzystuję w całym moim 21-letnim doświadczeniu zawodowym, że gdy nie ma emocji, to nie mam takiego haka w pamięci ucznia i to może być durna emocja, emocja związana z zaskoczeniem, z konsternacją, ale pamiętają ją fake newsy, i wszystkie elementy treściowe publicystyczne, które korzystają z tej metody, którą dziś nazywamy fake newsową metodą, ale przecież jest to metoda plotki, którą uwielbiamy jako cywilizacja ludzka od zarania dziejów. Myślę, że nawet te naskalne malunki w jakichś takich jaskiniach typu Lasco, to też pewnie były ploty. O tym polowaniu na bizony, kogoś, który się potknął, albo gdzieś tam widzida uciekła. Nie sądzę, żeby to były dokumentarystyczne wspomnienia pamiętnikarskie. Nie, to były momenty sensacji. Złapaliśmy bizony. Namaluję to, bo mnie ciśnie emocjonalnie, muszę to wykrzyczeć. Głuchy telefon to ukaże. No i macie państwo zajęte już 10 minut. Dwa głuche telefony. Skończyli, siadamy sobie w dowolny sposób. I zadajcie to pytanie. Pytanie są ciekawe. Co się stało, że ta druga informacja się nie wypaczyła? Jaki element głowy sprawił, że nie chciało się tam dopowiadać treści, że ona była kompletna? I w tym momencie bardzo łatwo przejść do jakiegokolwiek tekstu podkarskiego, już na poważnie. Sensacyjne fakty o regionie. Macie Państwo jakieś takie czasami. Dni związane z pamięcią regionalną, z wielkimi postaciami. Spróbujmy zrobić odgrzebywanie tych informacji, ale stworzyć gazetkę ścienną z bogactwem tych informacji w formie sensacyjnej. Nikt nie wiedział, że, a on już wiedział o tym dawno. Tajemnicze tunele w naszym mieście czyżby prowadziły one do sąsiedniego miasta? Jak się dowiedzieli moi uczniowie z obecnej szkoły w Mysłowicach, że Sosnowca, tam gdzie pracowałam wcześniej, miasto, niezbyt lubiane między Mysłowicami a Sosnowcem jest totalny konflikt genetyczno-historyczno-psychologiczno jakiś tam, związany z zaszłościami historycznymi i innymi zaborami i w ogóle. Okazuje się, że i z jednej strony, i z drugiej zorganizowali się ludzie do tego stopnia, że wykowali tunele pod rzeką Przemszą, by móc szmuglować ludzi, którzy chcieli z zaboru rosyjskiego przedostać się do miejsca Mysłowica, które było miejscem wydawania wiz do Nowego Zaboru, czyli tak naprawdę państwa, które umożliwiały im transport kolejowy praktycznie bezpośredni z przesiadką w Berlinie do Kopenhagi na statki do Ameryki. To były straszne czasy. Ci ludzie byli równie zagubieni jak ci uchodźcy dzisiaj. W jednym z filmów, gdzie miałam również odpowiedni nos, mogłam to zobaczyć. I pewien rodzaj paraleli historycznej, który tworzymy, również zostanie wywołany przez moment zaskoczenia i przykucia uwagi. Tak samo działają te negatywne. No i plotka, prosta rzecz. Siadamy wszyscy w tej klasie, prawda, 30-osobowej, dużo głów, i prosimy uczniów, czy znaczy mówimy uczniom, że to jest bardzo ważne zadanie, i w ciągu 20 sekund. Dajmy nawet minutę, mają wyszukać najwięcej informacji, ile się da, odnośnie. Bo szumkarz. to już było to nie. E, najwięcej informacji odnośnie jakiegoś e, celebryty. No i oczywiście oni szukają, szukają. możemy zrobić im nawet takie, że muszą mieć dynamicznie motywacyjne jakąś tablicę, papier. E, te rolki z Ikei są rewelacyjne, z papierem, który nigdy się nie kończy. Rozwinąć, przykleić to na sześciu ławkach, niech wypisują szybko, 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 półtorej minuty, tak? I jest, wszyscy są zadowoleni, półtorej minuty minęło, my klaszczemy, cieszymy się, a teraz następuje drugi etap zadania. Proszę wskazać źródła tych informacji. No, ale jak? Jak ja już zamknęłem przeglądarkę? Jakie źródła? No, budelek. A kto to napisał, tak? W tym budelku. A patrzyłeś, yy, jaka była data tego wpisu? A może to jest wygenerowane sztucznie w takim generatorze dziennikbulwarowy.pl, gdzie ja sobie mogę wygenerować, że porwałam autobus pełen zakonnic, gazami, jechać 70 na godzinę i odmywać różaniec. Tam są gotowce, wystarczy, że podam imię, nazwisko i wiek. Nawet miasto, to on nawet zrobi taki artykuł, który wygląda jak z profesjonalnej gazety. Jak wydrukuje, dam, no to proszę Państwa, już ja tak mam kiedyś w prezencie od uczniów. Więc proste działanie, dające nam też te 45 minut minus sprawdzenie obecności 40, czas na refleksję, no bo ten człowiek się zastanowi rzeczywiście, czy ja kiedykolwiek sprawdziłem, gdzie jest źródło. Później możemy przejść prawda, do narzędzi Google, który pokazuje rozprzestrzenianie się plotki, aktywność dotyczącą danego celebryty. To już są dalsze formy, ale początek jest najważniejszy. Inny rodzaj początku to początek papierowo-spójnościowy. Proszę się nie bać tych prostych form z dawnych czasów, takich, które kojarzą mnie się z początkiem mojej edukacji. Kartka, papier, kredki, długopis. Fantastycznie się przy tym bawią. Nawet jak nie przyniosą, to się bawią równie dobrze, bo długopisem kombinują. To są gazety plotkarskie, tworzone przez moich uczniów. Przypominam, że ja uczę w liceum. Robimy to na podstawie różnych bohaterów literackich, tworzymy o nich informacje. Często naginamy trochę fakty, uzupełniamy luki, tworzymy domniemania, elementy sensacji w podejrzeniach, sugestiach. To już są techniki trudniejsze, ale samo produk produkowanie tego jest cudowne. I Państwo wiedzą, no to po co to robić? Jak wyrobią, zrobią i wywieszą? To, że tworzenie tych treści. Sprawia, że oni mimo wszystko przerabiają strukturę tego fake newsa, oswajają się z nim i nie dlatego, żeby byli w przyszłości trollami za 10 złotych od komentarza, tylko żeby rozumieli, że jak trafia do nich taki komunikat, to podświadomie mają już moment blokady. Ja to znam, ja to rozumiem. Oho, tekst kończy się mnie tak samo jak serial spin-offem, pytaniem retorycznym, trzema kropkami, domniemaniem. Ten człowiek chce mnie ustawić. W lidzie mam streszczenie w dwóch zdaniach całej informacji odnośnie problemu. O! To znaczy, że ten ktoś chce mnie już naładować emocjonalnie, bo wie, że za chwilę będę zirytowany, będę musiał po akapitach to czytać, więc nie będę czytał po akapitach, tylko śród tytuły, żeby się skupić na tym, czy dobrze rozumiem. Popatrzę na zdjęcie, jest! I pójdę do świata z wiedzą. Tak, ten moment wdrażania człowieka w patologiczne zjawiska związane z manipulacją językową sprawia, że on będzie miał te mechanizmy wyrobione i będzie mu łatwiej. Jak Państwo chcecie, możemy robić profil postaci w ten sposób, że tworzymy twarz i wytwarzamy profil postaci, która będzie takim naszym kanwasem odnośnie osoby, która będzie już, nie wiem, ofiarą szpiegowską, bohaterem, który został zdradzony. Czy tak jak tutaj, gazeta w środku albo storyboard. Gdzie musimy zaproponować, jakby to wyglądało w filmie, gdybyśmy zrobili taką plotkę? Przede wszystkim o emocjach. Od tego trzeba zacząć. No i Państwo mówią, ja nie mam narzędzi. To ja Państwu narzędzie pokażę. To narzędzie nazywa się YouTube. Taking photo is shared around the world. It is the viral sensation of the year. This is Knugnu. <laughs> <laughs> Knugnu. the mysterious found of a student, unleashed a phenomenal hype across Local them. authorities are urgently warning to play <laughs> down. <It's in laughs> helicopters scoring the woodlands for the mysterious. Scientists expect a and dangerous behavior. According to the available information, a change should place. A who comes contact with the creature is actually called call the forest. mieć lokowania produktu. Wyłączamy w tym momencie film. Proszę Państwa, minuta 28. Mamy zrobioną całą lekcję. Widziałam Państwa reakcję. Niektórzy odwracali głowę. Kiedy był moment przejścia do Zoe, mówiliście pod nosem: O Jezu, spuszczaliście włos, głowę w takim. W ja też się oczywiście wzruszam, bo ja mam zawsze emocjonalność położoną na talerzu, tak? ale mamy taki rodzaj wstydu społecznego za to, że to rzeczywiście mogłoby się wydarzyć, bo wiemy, że my potencjalnie jako ludzkość jesteśmy do tego zdolni. Jesteśmy i robiliśmy, to były zoo, zoo czy takie wizytowane parki, gdzie byli ludzie na przykład przywiezieni z innych lądów, mieli inne skóry i nasi brytyjscy przodkowie mogli sobie pooglądać, jak oni to żyją w takim mini skanzenie obok wilków, lwów i innych zwierzątek. Pytanie dla ucznia, czy co sprawia, że on mógłby to kliknąć, żeby się udostępniło? Czy rozumie ścieżkę swoich tekstów, które udostępnia? Czy rozumie drogę informacji? Wystarczy nam półtorej minuty filmu, który wybudzuje ich emocjonalnie, graficznie. No oczywiście musimy wybadać, który film, bo to nie wszystko tak działa. Na no, finale mamy 40 minut rozmowy. No już nie muszę znać perfekcyjnie różnych pojęć, już nie jestem ekspertem od wypowiadania słów. Mam samograja. Tutaj kilka takich filmów, które się przydają. Tak jak mówię, na końcu będzie link. Zobaczcie państwo tam do nich linki. Można sobie oczywiście przejrzeć. Dużo czasu to nie zajmie, bo każdy ma tam kilka minut. Maksymalnie chyba ten film ten dowy z dziennikarzem, jak się szybko rozprzestrzenia kłamstwo. To już dla starszych uczniów. Albo jak stworzyć barierę taką emocjonalną przeciwko fake newsom. To ten chłopczyk z gazetą. Ale o mikroagresji. To też jest przecież nośnik fake newsa czy innych elementów. No i dalej dwie rzeczy. Jak już mamy grupę wybudowaną, to dodajmy im zadanie, niech poszukają. Zróbmy im taki webquest bez webquestu. Mamy kilka zdjęć, które są wygenerowane albo przez sztuczną inteligencję, albo są manipulacją fotograficzną. Tutaj, gdzie mamy tego księcia, który w, to samo pokazuje, ale w różnych ujęciach wygląda całkiem co innego. Oczywiście rozniosło się zdjęcie z domniemanym środkowym palcem, a tak naprawdę chodziło o informację, że księżna Katarzyna z trzeci raz w ciąży. Papież Franciszek w wygenerowanej przez sztuczną inteligencję puchowej kurce, jemu nawet się to spodobało. Ale żeby sprawdzić, czy to prawda, niech porównają użyją narzędzi googlowych do śledzenia zdjęcia. Yy, powiedzcie, żeby pokazali swój sposób. Nie dawajcie im, ich, im gotowego sposobu. Niech się wykażą, niech udowodnią, jeżeli twierdzą, że to jest prawdziwe zdjęcie, niech udowodnią, że jest prawdziwe. Tam na dole jest też oczywiście nasza rodzima produkcja, walka ze stąką. Tak, świetna sprawa o teorii spiskowej. No i ostatnie, najtrudniejsze zabawa za ja, jeżeli chodzi o generowanie różnych twarzy, trzeba uważać z tym reface up, bo rzeczywiście uczniowie muszą być dojrzalsi, żeby nie robili sobie na złość. Najpierw wypracujmy troszeczkę z nimi odpowiedzialności, a to na końcu. Ale jeżeli nie macie państwo jakiejś prawda, no wiedzy o tym, no to zróbmy to z jakąś postacią historyczną, zróbmy to z jakąś postacią literacką. Niech spróbują i nie zobaczą, jak ta osoba będzie wyglądać. To jest bardzo teraz popularne, że do modnie ubranych nowocześnie ludzi podkłada się na przykład twarz Monalizy. Już chyba ten artysta taki uwaga, rosyjski zaczął <grytanie> na swoim Instagramie tworzyć takie zdjęcia, gdzie wkłada właśnie na przykład opierającą się o Van Gogha Monalizę jadących metrem. Więc tendencja już nie jest nowa, ale cały czas aktywna. No i po co? Po to, żeby im pokazać, jak jest to łatwo zrobić. I że niekoniecznie to, co czytają z tej osobie, mimo że nawet jest zdjęcie. Na końcu najtrudniejsze, jest tu też taki film, do niego też jest link Social Media Stalker po polsku, o tym, jak dużo można wyczytać z informacji z profilu społecznościowego. Pierwsze moje zajęcia z klasą wychowawczą to jest informacja o tym, co mogę ja zobaczyć jako wychowawca na ich profilach. Oni mówią, po co pani by tam wchodziła? Ja mówię, ale dlaczego by nie? Są ludzie zbierający dane. Są ludzie śledzący profile nastolatków, by sprawdzić, jaką mają preferencję. Nie chcę im się płacić firmą zbierającym gromadzącym dane, więc robią to na piechotę, bo są tańsi wtedy, jak przejrzą na przykład 600 profili potencjalnych nastolatków i wygenerują informacje o zapotrzebowaniu na dane dobro, o popularności danego produktu, o tym na przykład, jak szybko się dzielą swoimi prywatnymi rzeczami, ile wstawiają zdjęć z imprez, jakie to są zdjęcia kto tam jest w tle na trzecim planie i upity całkiem, kto może być potem ten pijany, wykorzystany do przeróbek i już jest niebezpiecznie, tak? Więc, ale to już na sam koniec, na najtrudniejszym etapie. No i obiecany link i proszę Państwa, nawet zdążyłam. A, tak, jest to link do mojego fanpage'u na, yy, na Facebooku są tam linki z poprzednich moich sesji w tym poście i w komentarzu te nowe związane z filmami. Tam jeszcze dodam ten film z Huawei i aparatem. A jeżeli chodzi o warsztaty, to ja proszę Państwa, no nie mam kiedy poprowadzić takich zewnętrznych warsztatów, ale zawsze jak potrzebujecie poradę, to ja tam nawet odpowiadam na tym profilu vantageowym dość szybko dwa dni bo tam mi się nie wyświetla, bo ja mam poblokowane te wszystkie aplikacje w powiadomieniach, bo uważam, że wolę być zdrowa, a nie patrzeć na ikonki na górze. Więc no ale odpowiadam zawsze. No mam nadzieję, że proszę państwu pomogłam, że już nie macie takiego momentu stresu typu nie będę o tym mówić, co to jest ten happy slapping pishing coś tam tak, bo to trudne. Może jednak zacząć od prostych rzeczy. A całość nam się rozwinie w piękną dyskusję z uczniami, którzy na pewno bardziej to zapamiętają niż wykład o teorii. Dziękuję.